wszystkim, w takim domowym stroju się z wami witam, a to oznacza tylko jedno, że zaraz będziemy się przebierać, ponieważ dzisiaj testuję ubrania sportowe z sieciówek, a dokładniej dzisiaj pod lupę bierzemy sobie sklep Oysho, w którym... A zresztą, zaraz wam opowiem więcej. Zapraszam was serdecznie do testu ubrań sportowych z Oysho. Troszeczkę brak ładu i składu w tym początku, ale słuchajcie, skąd w ogóle wziął się pomysł? Pomysł się wziął, ponieważ stwierdziłam, że nie każdy lubi wydawać ogromne pieniądze na rzeczy z Nike'a, z Adidasa i z tych takich topowych marek sportowych. Sama się przekonałam, ile kosztują rzeczy do biegania. Dlatego ostatnio jak byłam w galerii, to przez przypadek weszłam właśnie do Oysho i powiem wam, że bardzo spodobała mi się jedna bluza, która okazała się być przeznaczona też do biegania i ogólnie do sportu, do różnych temperatur i tak dalej. Wzięłam ją, zaczęłam testować i okazała się być naprawdę bardzo, bardzo dobra. Stąd pomyślałam, że tyle sieciówek oferuje nam różne kolekcje sportowe, więc dlaczego by ich nie przetestować? Myślałam o takim zbiorczym filmie, ale w sumie tych rzeczy, jak zaczęłam szukać, jest tak dużo, że stwierdziłam, że podzielimy to na różne sklepy i kolejnym, który mam w planach, to H&M, także dajcie znać, czy w ogóle coś takiego wam się podoba i czy chcecie więcej testów rzeczy sportowych. A dzisiaj już nie przedłużając, przechodzimy do marki Oysho. Zamówiłam od nich naprawdę sporo rzeczy, różne rodzaje leginsów, spodenek, gór, topów, staników, także nie trzymam was już dłużej i przejdźmy sobie do pierwszej rzeczy. Zaczynamy sobie od kolekcji Comfort Lux. Z tego co mi wiadomo, jest ona dostępna właśnie w takim kolorze, ale to nie są jedyne rzeczy dostępne z tej kolekcji. Sprawdziłam sobie o niej informacje i zacznijmy może od składu. Skład leginsów to poliamid oraz elastan, natomiast biustonosz oprócz tego zawiera w sobie jeszcze poliester. Szczerze mówiąc, nie znam się aż tak dobrze na składach ubrań sportowych, jakie powinny być. Natomiast tutaj mamy taki typowo elastyczno-śliski materiał, więc myślę, że ten poliamid i elastan to dość normalna sprawa, ale możecie mnie poprawić. Taka krótka charakterystyka leginsów. Leginsy do kostki z cienkiej i przyjemnej dotyku wysokoelastycznej tkaniny. Wysoki stan. Tkanina o wysokiej wytrzymałości z ochroną przed promieniowaniem słonecznym. UPF 40+. Wstawki z prążkowanej tkaniny RIB. Dlaczego jestem w kapciach? Dlatego, że nie chcę w żaden sposób przykryć skarpetkami tych leginsów i dodatkowo daję info, że mój wzrost to 172 cm i jestem taką... S-ką, a czasami XS-ką. No dobra, przejdźmy w takim razie do mojej opinii co do tych leginsów. Przede wszystkim podoba mi się ich materiał, wygląda bardzo ładnie i też jest właśnie fajny, elastyczny, przyjemny w dotyku. Podoba mi się, że leginsy są z wysokim stanem, ja zwykle też takie noszę. Natomiast przez to, że materiał jest właśnie taki elastyczny i śliski, to ja już czuję, że ja bym je ciągle podciągała do góry. Jestem w stanie no, wam powiedzieć, że kilka razy już je podciągnęłam, szczególnie tutaj właśnie na tyle, bo nie poczułam, żeby one tutaj z przodu mi zjeżdżały w dół, tylko raczej z tyłu, ale jest to też być może wina tego, że mam troszeczkę większe pośladki niż regularne i ja mam osobiście kłopoty czy z kupowaniem strojów kąpielowych, czy też leginsów, przez to, że one właśnie często się ze mnie zsuwają. Natomiast myślę, że w trakcie treningu to nie byłoby coś aż tak tragicznego, szczególnie tego treningu siłowego, takiego bardziej statycznego, bo jeżeli chodzi o bieganie, to jest mi bardzo ciężko stwierdzić. Słuchajcie, spróbuję zrobić kilka ruchów, żeby coś wiedzieć więcej. Kurde, no zwykle po takich paru krokach ja już wiem, czy dane leginsy czy spodenki będą dobre na trening. Oczywiście nie w 100%, no natomiast te trzymają się naprawdę całkiem dobrze. Czy bym je kupiła? Myślę, że jeżeli szukałabym leginsów na siłownię, to jak najbardziej. Bardzo podoba mi się ich kolor, to wykończenie również jest bardzo ciekawe. No i leginsy same w sobie prezentują się bardzo dobrze. Ja mam pod spodem czarne majtki, żeby sprawdzić, czy leginsy prześwitują, także zaraz zrobimy sobie jeszcze dokładniejszy test na ten temat. Mam też takie majtki, powiedzmy, bardziej sportowo-treningowe. Są to majtki z Gym Glamour, które są przeznaczone właśnie na trening.
No słuchajcie, wydaje mi się, że nic tutaj nie widać. Ten film będzie zabawny, ja tutaj będę robić różne rzeczy. Także fajnie, że nic nie widać i jeszcze sprawdźmy sobie te niedoskonałości. Tutaj z tej perspektywy jestem w stanie powiedzieć, że nie przepuszczają. No wiadomo, że jak się zmarszczy pośladki, no to nie ma mocnych, żeby był materiał, który to magicznie po prostu w całości zakryje. Ogólna ocena tych oto leginsów to jest 8, ponieważ tylko jedyna rzecz to jest właśnie to, że delikatnie się tutaj zsuwają. Natomiast przechodząc sobie do biustonosza, to powiem Wam, że już chwilę właśnie w nim pochodziłam i jest mi bardzo, bardzo wygodnie. Bardzo podoba mi się jego materiał, który jest taki prążkowany, no i bardzo fajnie trzyma biust. Przeczytajmy sobie opis ze strony. Biustonosz sportowy Comfort Lux. Średnie podtrzymanie. Wewnętrzne wstawki z siateczki typu mesh zapewniają lepszą oddychalność. Miseczki z cienkim, wyjmowanym wypełnieniem. Szybko schnąca tkanina o wysokiej wytrzymałości. Szczerze mówiąc, naprawdę nie mam się tutaj do czego przyczepić. Wygląda bardzo ładnie estetycznie i fajnie trzyma biust. Ja też nie mam zbytnich tutaj wymagań co do trzymania mojego biustu, ale czuję, że no naprawdę jest on bardzo stabilny. Jest to taki fajny sportowy top, który można też równie dobrze ubrać sobie w lecie do jakichś spodenek. Jak najbardziej jestem na tak i top oceniam na 10, bo w sumie totalnie nie mam się czego czepić. Być może oprócz tego, że ma w sobie poliester, to mogę dać mu 9, ale tak to naprawdę jest bardzo fajny i sama bardzo chętnie bym w nim ćwiczyła. Przyszedł czas na spodenki z tej samej kolekcji. Tutaj już nie będę się aż tak rozgadywać, ponieważ materiał mamy dokładnie ten sam, co przy leginsach, po prostu są one skrócone i mamy dodany szew w środku. O tym może zaraz. Także generalnie sam wygląd spodenek mi się podoba. Ja mam problem z takimi spodenkami o tyle, że jak idę na trening, to one się po prostu bardzo mocno podciągają do góry i one już nie wyglądają jak spodenki, tylko jakbym miała ubrane majtki. No, są dla mnie krótkie, ale wychodzę w takich czasami i w takich czasami ćwiczę, także ich totalnie nie skreślam. Natomiast dla mnie bardzo dużym minusem w spodenkach jest szew w środku i zawsze bardzo dokładnie sprawdzam, czy nie robi on camel toe, bo to jest po prostu problem kobiet i to wygląda śmiesznie, ja po prostu tego nie lubię, myślę, że każda z nas. Także przyjrzyjmy się tym spodenkom. Spodenki Hot Pants z cienkiej i przyjemnej w dotyku wysokoelastycznej tkaniny. Wysoki stan, tkanina o wysokiej wytrzymałości. Dzięki swojej strukturze tkanina przepuszcza powietrze i wilgoć. Wstawki z prążkowanej tkaniny RIB. Jak dla mnie niestety pojawia się tutaj mały camel toe, który by mnie irytował, ale same spodenki w sobie są naprawdę bardzo ładne i tak to bym się ich nie czepiała. To już decyzja należy do Was, czy szef w środku Wam aż na tyle przeszkadza, bo jeżeli chodzi o sam materiał i komfort noszenia, to jest naprawdę spoko. No jeżeli chodzi o podwijanie się ich, nie jest źle. Myślałam, że pójdą do góry od razu w mig. No widzicie, że delikatnie się do góry podsunęły, ale to nie jest nic złego. No w takich spodenkach ja też mogę być troszeczkę nieobiektywna, bo jednak ja mam taką budowę nóg, która ułatwia im to podciąganie się do góry. No i też te pośladki, jak widzicie, te spodenki ledwo co je tak naprawdę zakrywają, więc to też je motywuje do tego, żeby podchodzić w górę. Także generalnie te spodenki moim zdaniem są spoko, tylko zastanówcie się, czy chcecie takiego camel toe'a. Przy przysiadach, wiadomo, podejdą do góry trochę bardziej, ale to jest totalnie normalne. Przy takiej długości spodenek, no pewnym rzeczom nie da się zaradzić. Także jak dla mnie są spoko, oceniam je na 7 i możemy przechodzić dalej. I ostatnia już rzecz z tej kolekcji Comfort Lux, czyli takie bikery, nieco dłuższe spodenki. Tutaj już Wam nie będę czytać opisu produktu, bo jest on dokładnie taki sam jak przy leginsach. Natomiast to, co mi się rzuca w oczy, to zdecydowanie gorsza sytuacja z camel toe'em. Może to jest moja błędna percepcja po prostu, ale wydaje mi się, że tutaj ten camel toe jest bardziej widoczny. Także no niestety na minus. Tutaj również mamy te bardzo ładne wstawki po bokach, ten sam materiał, taki sam komfort. Także generalnie te spodenki bym była totalnie na tak, chociaż co do tyłu wszystkich tych spodenek i leginsów, to szczerze mówiąc mam większe oczekiwania, bo znam marki, które robią fajne, takie wyprofilowane te leginsy. Także tutaj mogłoby to być lepiej zrobione, żeby wyglądały po prostu tak
fajniej, ale generalnie jest okej. Nie będę się tego czepiać, bo są to sportowe spodenki, które nie muszą podkreślać tam wszystkiego, tylko mają dobrze służyć na treningu. I myślę, że tak by służyły. Tylko ten kamel to mnie niestety skreśla. Witam Was w takim czarnym secie i w czymś dla osób, które mimo brzydkiej pogody, czytaj chłodnej, niskiej temperatury, i tak wychodzą na trening, czyli na przykład pobiegać. I tutaj powiem Wam, że sama dla siebie bardzo długo szukałam fajnych leginsów, które są ocieplane. Za chwilę najprawdopodobniej je przetestuję. Taka krótka charakterystyka leginsów. Leginsy seamless z ocieplanym wykończeniem po wewnętrznej stronie. Jakość extra warm, długość do kostki, wysoki stan, tkanina przepuszczająca powietrze o wysokiej wytrzymałości. Jest to pozycja nieco droższa, bo kosztuje 179 zł, także nie mało. Ale pierwszy raz spotykam się z leginsami, które są właśnie o takim ładnym kroju z wysokim stanem i do tego są grube. One mają pod spodem taką warstwę bardzo przyjemną, takiego misia, także naprawdę są cieplutkie. Jestem ciekawa ich składu. Poliester, poliamid oraz elastan, także podobnie. Mamy wszystkie oczywiście instrukcje prania i nie jest to nic skomplikowanego, także raczej no nie powinny się nam zniszczyć po jednym praniu. Powiem szczerze, że jestem z nich bardzo zadowolona, jak na to, że są tu właśnie takie grube leginsy, które mają nam służyć w różnych temperaturach, no to uważam, że naprawdę wyglądają super. Mamy tutaj informację, że są one dobre na temperaturę od plus 15 do nawet minus 5, także mega spoko. Nie ma mowy o żadnym prześwitywaniu i pokazywaniu niedoskonałości, bo czarne, no to jednak czarne. Także jestem na tak. Daję im 9. I myślę, że je sobie zostawię. Jeżeli chodzi natomiast o biustonosz. Biustonosz sportowy z mocnym podtrzymaniem w strategicznych miejscach do uprawiania sportów o wysokim natężeniu. Ramionczka regulowanej długości, trzypunktowe zapięcie z tyłu, wewnętrzne wstawki z siateczki typu mesh zapewniające lepszą oddychalność. Ten biustonosz zdecydowanie różni się od poprzednika przez te właśnie możliwości regulacji, przez inne zapięcia z tyłu, bo one są zapinane tak jak normalny biustonosz. Rzeczywiście czuję tutaj większą taką stabilizację i twardość tego biustonosza, jakkolwiek to brzmi. Ja osobiście wybrałabym poprzednika, ale w tym też jest mi bardzo wygodnie, natomiast czuję się na pewno taka bardziej ściśnięta. No i tak jak powiedziałam, bardzo fajnie, że ma on regulację ramionczek. Jest bardzo taki komfortowy w noszeniu, nic mnie nigdzie nie ubiera, nic nigdzie nie szczypie. Także jak najbardziej jestem na tak, że biustonosz dostaje ode mnie 9. Zaraz będę opowiadać o tym t-shircie, który mam teraz na sobie, natomiast to, co zauważyłam już przy tych leginsach, to to, że bardzo czepia się do nich wszelkiego rodzaju kurz, brud. Ciężko jest to strzepać, powiedziałabym wręcz gdzieś, że się nie da, także jedynie taką rolką do wyczyszczenia, żeby się to wszystko poodklejało, no ale łapią ten brud na siebie. Koszulka z krótkim rękawem, okrągły dekolt, długi fit, miękka w dotyku, tkanina z domieszką bawełny. Bardzo fajny skład, bo mamy 95% bawełny i 5% elastanu. Elastan, który tutaj podtrzyma nam jej trwałość. No niestety nie jestem w stanie Wam tylko powiedzieć o tym, jak zachowuje się po praniu, ale koszulka sama w sobie podoba mi się bardziej niż myślałam. Serio, uważam, że jest bardzo fajna dla osób, które lubią na treningi chodzić właśnie w czymś szerszym, takim luźniejszym. Jak ją założyłam na siebie, to ten materiał jest specyficzny, bo to nie jest taka typowa bawełna, tylko mam wrażenie, że ona jest właśnie troszeczkę stylizowana na taką bardziej sportową w stronę leginsów, ze względu na to, że ten materiał jest taki fajny, śliski. Z boku mamy fajne wycięcia, także nie jest to taki zwykły, szary t-shirt, tylko coś się tutaj dzieje. Uważam, że jak na trening bardzo fajna koszulka, ja też mega dobrze się czuję w tego typu kolorach. Raczej stawiam na takie spokojniejsze kolory, bardziej zgaszone, także tutaj jak najbardziej trafili. Fajna koszulka, nie tylko na treningi, myślę, że też nada się do jakichś takich zwykłych, dziennych obowiązków ruchowych. Leginsy z efektem wsparcia i podtrzymania w czasie najbardziej intensywnych treningów. Długość do kostki, wysoki stan. Silikonowe wykończenie w pasie z efektem wyszczuplającym. Duża kompresyjna wstawka w pasie wewnątrz. Struktura tkaniny przepuszcza wilgoć, zapewniając większy komfort podczas treningu. Kolejny zestaw nieco bardziej kolorowy. One są ogólnie dostępne też w innych kolorystykach. Ja akurat zamówiłam takie, żebyście zobaczyli i ten morski, i ten fioletowy prawie na żywo. Dlaczego to jest kompresji? Dlaczego to jest core control.
zgaduję, że właśnie dlatego, że tutaj pod spodem mamy taki ciekawy materiał, troszeczkę przypominający ten z zakończeń pończoch. To zakończenie, które trzyma się tutaj na nodze, wręcz się tak przykleja, to tutaj mamy podobną ideę. Chodzi o to oczywiście, żeby one się nie ruszały, żeby nam nie spadały. Pierwszy raz w ogóle coś takiego widzę. Pierwszy raz mam leginsy tego typu na sobie i nie ukrywam, że podoba mi się ten pomysł. Przede wszystkim też, co podoba mi się jak do tej pory w leginsach z Oysho, to to, że są długie. Nie podoba mi się to, że mają szef przez środek, bo ja generalnie takich leginsów sobie nie kupuję w ogóle. Ale przyglądam się im w lustrze i czasem ten kamel toe się pojawia, ale generalnie rzadko. Raczej one się tutaj układają na tyle dobrze, że tego kamel toe nie tworzą, także powiedzmy, że jestem w stanie im ten szef wybaczyć. Jeżeli chodzi o tył leginsów, to ponownie no, wymagałabym czegoś więcej, żeby po prostu ładniej nam babeczkom podkreślić te pośladki. Bo wiecie, ja nie narzekam, to nie o to chodzi, fajnie wyglądają, ładnie, schludnie, czysto. One nie są nadmiernie poprzesadzane z tymi różnymi wstawkami, tylko są raczej takie clean. Sprawdźmy sobie, czy prześwitują. Obstawiam oczywiście, że nie. Tak też się dzieje. Nic tam nie widać. Generalnie uważam, że leginsy Klasunia daje im ocenę 9. A teraz przechodzimy do biustonosza. Biustonosz sportowy, średnie podtrzymanie, skrzyżowany krój z tyłu, gładkie, laserowo cięte wykończenie, chroniące skórę przed otarciami. Miseczki z cienkim, wyjmowanym wypełnieniem, tkanina o wysokiej wytrzymałości, przepuszczająca wilgoć. Zarówno w biustonoszu, jak i leginsach mamy poliamid oraz elastan, bo nie wspomniałam tego przy okazji mówienia o leginsach. Jeżeli chodzi o biustonosz, nie ma co się tutaj dużo rozgadywać, naprawdę jest w porządku. To kolejny krój, z którego jestem zadowolona i mogę szczerze przyznać, że ten podoba mi się chyba jeszcze bardziej niż dwa poprzednie, ponieważ ma bardzo fajne wstawki, które powodują, że mam biust. I mój biust wygląda ładnie w tym biustonoszu, a jednak nie ma co oszukiwać, biustonosze sportowe mają tendencję do spłaszczania, a tutaj przez te fajne wstawki, no kurczę, czuję się, jakbym miała większy biust niż na co dzień. Fajnie, że jest w wielu wersjach kolorystycznych, bo myślę, że każdy może coś dla siebie znaleźć. Także generalnie bardzo na plus, biustonosz dostaje dychę, chętnie bym sobie go zatrzymała. Lecimy sobie dalej i mam spodenki z tej samej kolekcji na sobie, czyli tej Core Control i o niej za chwilę, ponieważ chcę najpierw szybciej omówić bluzeczkę. Koszulka z krótkim rękawem, okrągły dekolt, ozdobne przeszycia, prążkowana tkanina rib z dodatkiem bawełny i modalu. Jej skład to bawełna, modal i elastan i powiem szczerze, że jest to świetna koszulka, która mi się nie dość, że bardzo podoba. Fajne ma te przeszycia, fajne są właśnie tutaj design, bardzo przyjemny, prążkowany materiał. Bardzo chętnie bym w niej chodziła na trening, tylko nie wiem, czy biała koszulka na trening jest takim super idealnym pomysłem, ale szczerze, ta koszulka nada się też na co dzień. Także tutaj jak najbardziej mogę Wam polecić. Spodenki Hot Pants z wysokim stanem, silikonowe wykończenie w pasie z efektem wyszczuplającym. Długość 10 cm, struktura tkaniny przepuszcza wilgoć. No słuchajcie, mamy tutaj ten sam system, co przy poprzednich leginsach, czyli właśnie to podtrzymywanie. Powiem Wam, że już chwilę w nich chodzę i one naprawdę stoją w miejscu. Także nie dość, że tutaj są świetnie trzymane przez ten pas pod spodem, który się tak trochę przykleja do skóry, no to jeszcze te nogawki też się kurczę dobrze trzymają. W składzie spodenki mają poliamid oraz elastan, także podobnie jak poprzednie rzeczy z innych kolekcji. Zastanawiam się jak z tyłu. No z tyłu też ledwo zakrywają mi pośladki. Trochę tutaj odsłaniają tej przestrzeni pod udami, która jest jeszcze teraz troszeczkę u mnie opuchnięta. Te spodenki wyglądają naprawdę dobrze. Polecam. I widzicie? I nawet przez to zakamuflowany został trochę szef, który jest po środku. I przez to chyba, że są czarne, to nawet aż tak bardzo nie widzę tego camel toe. Jeżeli chodzi o koszulkę, to oceniam ją na dyszkę, bo totalnie nie mam się czego przyczepić. A jeżeli chodzi o spodenki, to spodenki oceniam na 9, bo bardzo mi się podobają, ale są to jednak spodenki, które mają szef w środku i nie mogę tego sobie odpuścić, no. Nie mogę!
teraz jestem, słuchajcie, cała na czarno, w takim fajnym zestawie. Zaczniemy sobie tym razem od góry, ponieważ ja wiem, że to są po prostu spodnie, które chce mieć każda dupeczka, która chodzi na jogę i chce ćwiczyć w takich spodniach, więc zaraz je omówię. Ale najpierw zacznijmy sobie od góry, ponieważ uważam, że ta rzecz jest nie dość, że podobna do tej, którą ja sama sobie kupiłam i mówię wam od początku odcinka o niej i zaraz wam ją pokażę. Natomiast jest to bluza, która jest na zamek. Proszę bardzo. Nie chcę jej odpinać, ponieważ mam tutaj schowaną metkę i wiecie, chcę, żeby ona była na razie zapięta. Natomiast ta bluza to jest moim zdaniem właśnie taka idealna rzecz, której najczęściej brakuje nam w szafie, szczególnie kiedy pogoda jest taka średnia i nie wiemy, co ubrać. Wtedy takie bluzy to jest po prostu zbawienie i ja, kiedy kupiłam tę Zoyszą, mega często w niej chodzę i bardzo się zastanawiam, czy nie zostawię sobie również tej. Kurtka techniczna z tkaniny Odor Control o właściwościach oddychających. Ocieplane wykończenia po wewnętrznej stronie, mankiet z otworem na kciuk, ułatwiający poruszanie palcami. Dlatego też uważam, że ta kurtka jest świetna. Kurtka, bluza, ja bym tu bardziej nazwała bluzą. Zobaczcie, jak świetne są te zahaczenia tutaj na dłoniach. Przez to ja podczas biegania bardzo to doceniam. Zawsze biegam właśnie z czymś takim, ponieważ po prostu jest mi cieplej w ręce i wszystko się fajnie trzyma, nic się nie podwija. Jest to bardzo fajna, dosyć cienka, ale też nie najcieńsza warstwa właśnie do takich sportów typu bieganie, które się uprawia na zewnątrz, ale taka kurtka również sprawdzi wam się na wyjście w góry, na jakiś hike, na w ogóle na jakieś wyjazdy, gdzie jest zimniej. Słuchajcie, rozpięłam ją specjalnie po to, żebyście też zobaczyli, jak wygląda rozpięta. Ja jestem totalnie faworytką, w sensie zwolenniczką tego, żeby nosić ją zapiętą. Jeżeli chodzi natomiast o te spodnie, które są mega sexy, no naprawdę wyglądają bardzo fajnie. Spodnie z ocieplanym wykończeniem po wewnętrznej stronie. Jakość light warm, krój flare, wysoki stan, tkanina o właściwościach oddychających i wysokiej wytrzymałości z ochroną przed promieniowaniem słonecznym UPF 40+. Są to na pewno jedne z najlepszych tego typu spodni, które miałam na sobie. Jest mi w nich ultra mega wygodnie. Bardzo fajny, szeroki pas. No fajne są też te, wiadomo, nogawki, które się rozszerzają na dole. Także jeżeli szukacie idealnych yoga pants, to mogą być te. Totalnie na plus. One są mięciutkie, tutaj nie mamy już takich wstawek jak przy tych niektórych leggingsach, takich mocno trzymających, także no, powiem wam, że Zoyszą mnie zaskakuje. Jakbym miała oceniać kurtkę, to daję jej zdychę za praktyczność i wygląd. Naprawdę jest świetna. Jeżeli chodzi o spodnie, również mogę im śmiało dać dychę, bo wyglądają bardzo dobrze. No jeżeli chodzi o takie spodnie, to nie mam się czego czepić. Nic bym ich nie zmieniła. Dają dokładnie ten vibe, który mają dawać i bardzo mnie trzyma. Bardzo, bardzo muszę siebie ja trzymać, żeby ich sobie nie zostawić. Słuchajcie, muszę wam w końcu pokazać tą moją kurtkę. Generalnie ona jest z Zoyszy i właśnie jej nie widziałam ostatnio na stronie, a kupowałam ją bardzo niedawno. Jestem z niej bardzo zadowolona, serio. Kupiłabym ją ponownie. Jedyne co to po praniu, czasami wystają z niej jakieś nitki. Patrzcie, właśnie ją, kurde, pociągnęłam za nitkę i całe poszło. No więc jak widzicie, te nitki jedyne co tutaj puszczają, ale tak to jestem z niej bardzo zadowolona. Już wiele razy w niej biegałam i naprawdę jest super. Tamta jest dłuższa, także jest trochę wygodniejsza. Przejdźmy sobie natomiast do leggingsów. To leggingsy z efektem wsparcia i podtrzymania w czasie najbardziej intensywnych treningów. Długość do kostki, silikonowe wykończenie w pasie z efektem wyszczuplającym, tkanina modelująca z efektem podkreślenia i stylizacji figury. Powiem szczerze, że na koniec chyba zostały jakieś najgorsze, bo to są leggingsy też compressive i one też mają ten pas, który tutaj się trzyma na talii. Natomiast one są takie dosyć twarde. Tutaj mają podwójny materiał, dlatego kurczę, no z tych wszystkich, które dzisiaj przymierzyłam, to te są moimi najmniej ulubionymi, mimo tego, że ładnie wyglądają. No z tyłu, jak to zwykle, nie ma zbytnich upiększeń. Nie prześwitują, jak widać. Nic tutaj takiego się nie dzieje. Ten materiał jest naprawdę konkretny i gruby, natomiast jest mi w nich średnio wygodnie. Ale ogólnie no to też nie mogę się do nich za bardzo przyczepić, bo wyglądają dobrze i się trzymają, chociaż
Mimo tego, że tutaj mają ten szef, nie robią camel toe'a, ale to dlatego, że ja czuję, że mam tutaj normalnie przestrzeń. Że one mi tutaj odstają i jakby to trzymanie w tym pasie nie do końca je trzyma. Tylko przez to, że tutaj jest tyle materiału, to one schodzą jakby trochę w dół i tutaj się robi przestrzeń. Dziwna akcja. Czas na ostatnią rzecz z najdłuższym opisem, ale myślę, że ta rzecz będzie konkret. Jeżeli tylko będzie się dobrze układać i będzie wygodna, to myślę, że ta kurteczka może Was zachwycić. Okej, wygląda bardzo dobrze. Przeczytajmy sobie jej charakterystykę. Ocieplana kurtka techniczna z wypełnieniem Felex Vulcanic. Długi rękaw. Technologia Felex Vulcanic to funkcjonalne wypełnienie poliestrowe z domieszką nanocząsteczek pochodzących z erupcji wulkanu. Podoba mi się to, jeżeli jest to prawda, że kontrola, że mam tutaj kontrolę zapachu, czyli że po prostu ten brzydki zapach ma się z nas nie wydzielać aż tak. Także to totalnie na plus. Kurteczka ma tutaj właśnie wstawkę taką bardziej puchową, a tutaj bardziej materiałową. Z tyłu również mamy wstawkę bardziej puchową. Mamy kaptur. Ta kurtka, ona mnie zachwyca. No słuchajcie, kurtka wydaje się być świetna. Widzicie, jak ona jest ładnie tutaj wyprofilowana i jak ładnie też się tak dopasowuje do sylwetki. Uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam te tutaj zahaczenia na ręce. Gdybym szukała kurtki do biegania, to zdecydowanie sięgnęłabym po tą, gdybym miała je oceniać, to dałabym jej 9 po tym, co jak na razie doświadczam w niej. Zdecydowanie 9. No i co, moi drodzy? Czas na podsumowanie. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona ubraniami sportowymi z Oysho. Totalnie na takim poziomie, jakim jestem, jeżeli chodzi o bieganie i generalnie sport, sięgnęłabym po ubrania z Oysho bez najmniejszych wyrzutów sumienia. Są naprawdę świetne. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Dajcie znać, czy chcecie testy innych sklepów, jak tak, to jakich. No tak jak mówiłam na początku, najbardziej na świeczniku pojawia się H&M, ale czekam na Wasze opinie i żegnam się już i lecę. Bye!